Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy sobie wołowinę po burgundzku. I powiem wam tak, że niektórzy robią to w jeden dzień, ale ja tego nie polecam. Jeżeli chcecie mieć świetną, fajną, soczystą taką wołowinę w dobrym sosie, to musicie sobie zamarynować i zostawić to co najmniej na 2 dni. Ja pamiętam, kiedyś pracowałem w Liverpoolu, w takiej dużej restauracji, to nie przygotowywaliśmy tyle tej wołowiny, tylko 20, 30, 40 kg takiej wołowiny przyjeżdżało dziennie i po prostu zalewaliśmy to winem, przyprawami, a potem dopiero to gotowaliśmy. Tak więc taki proces trwał 2 dni, 2 dni marynaty, plus do tego jeszcze gotowanie. I powiem wam tak, że z tego wychodziła taka wołowina, że aż za nią tęsknię. Naprawdę, dzisiaj niestety nie mam aż tyle wołowiny, nie obsługuję tyle ludzi, ale zrobimy sobie właśnie taką samą wołowinę, jak ja robiłem w Liverpoolu i zobaczycie, jak ona wygląda. Tak więc zapraszam. Na początek potrzebujemy 0,5 kg mięsa wołowego. Pamiętajcie, żeby to była dobrej jakości wołowina. Fajna, czerwona, świeża. I wrzucamy sobie do czosnku. Czosnek na samym początku, on się tak zaprzyjaźni z tymi smakami, tak więc zostawmy sobie, to są 3 ząbki czosnku. Wrzucamy to wszystko do miski. O tak, musimy sobie to fajnie wymieszać. I to jest krótka piłka. Do tego tak gdzieś 3-4 liście laurowe. Szczypta tymianku suszonego. I powiem wam tak, że tymianek suszony do marynaty pasuje idealnie, nigdzie nam się nie przypali. Jeszcze tutaj odrobinę mielonego ziela angielskiego. To wszystko. I to wszystko zalewamy takim półwytrawnym, czerwonym winem. Dość dużo tego wina, ale im więcej wina, tym lepiej. O, popatrzcie, jak to wszystko wygląda. Pięknie, liście laurowe, tymianek, czosnek, no i oczywiście wołowina. Pięknie pachnie. I teraz, tak jak mówiłem, zostawmy to w spokoju na minimum 24 godziny. A jeżeli możemy poczekać, to poczekajmy 48 godzin. Czekamy. Do zobaczenia. Po kilku dniach, kiedy nasza wołowina się zamarynowała tutaj, popatrzcie, ona przyszła nawet kolorem tego wina i smakiem, to są wszystkie te smaki z tego tymianku, liścia laurowego i czosnku, musimy sobie ją odcedzić. No. Tak. No i tak, odpalamy gaz i podsmażamy sobie tą wołowinę. Na samym początek wrzucę sobie boczek na patelnię, tak gdzieś 350 g wędzonego boczku, bo boczek to jest podstawa tego wszystkiego. Możemy wrzucić na taką zimną patelnię, bo wszystko nam się wytopi, cały ten tłuszcz i wtedy będziemy mieli podstawę do wrzucenia wołowiny, tak? Tak więc chwileczkę czekamy, podsmażamy. O. Niech ona się tutaj nam ładnie wytopi i dodajemy wołowinę. Kiedy boczek nam się lekko wytopił, dodajemy wołowinę. O, tak. Piękna sprawa. I podsmażamy to wszystko razem. Chcemy nadać koloru tej wołowinie, bo ta wołowina odda cały ten kolor do sosu. Kiedy moje mięso jest już podsmażone, dodam tutaj rozmaryn, bo rozmaryn idealnie komponuje się do dań z czerwonym winem, do mięs z czerwonym winem i nada nam taki fajny, dziki smak. Ja lubię dodawać nie tylko rozmaryn do wołowiny, ale też do dziczyzny i jagnięciny. Do jagnięciny to jest podstawa, prawda? Tak więc taką łyżeczkę, piękny puści aromat. Ważne jest to, żeby go nie spalić, bo jak spalimy go, to może mieć taki trochę gorzki smak. Naprawdę pięknie już pachnie. Jak to już wszystko jest gotowe, rozmaryn puścił swoje właśnie zapachy i aromaty w tym tłuszczu, który tutaj wydobył się nam z tego wszystkiego. Musimy to wszystko wrzucić do tego wina, które tutaj mamy. Tak więc hop, to wszystko ląduje tutaj. I popatrzcie, nie wyrzucajcie tego, co tutaj jest na patelni, bo to też jest nasz smak. Tak więc wlejemy sobie to z powrotem na patelnię. O, wymieszamy i z powrotem do naszej wołowiny to ląduje. Tak. I to już jest podstawa, a na tej patelni
jeszcze przygotuję sobie pieczarki. Tutaj mam pół kilograma pieczarek. One za chwilę nam zmaleją i nie będzie ich aż tak dużo. Tak więc podsmażamy je na tej samej patelni. Ja sobie tutaj dodam na tą patelnię trochę oliwy z czosnku w oleju z ziołami. I jak spróbowałem ten czosnek, który tutaj jest, no to musiałem polecieć do sklepu, bo zjadłem całe dwa słoiki. To jest mój trzeci słoik, który jem. Ten czosnek jest bardzo kruchy, delikatny i naprawdę taki słodziutki, nie jest ani odrobinę ostry. Wrzucamy też kilka ząbków czosnku, niech one oddadzą ten aromat, bo już są w tych ziołach. Nie bójcie się, ten czosnek nie ma prawa być gorzki. Ja już próbowałem. Tak więc podsmażamy sobie. No i tak zawsze, chcemy, żeby aromaty przeszły do tego oleju i wrzucamy wszystkie pieczarki tutaj. Żeby pieczarki nam szybciej oddały swoje smaki, to jeszcze musimy je posolić. Solimy je. No i dobra. No i podsmażamy w tym oleju z ziołami. Powiem Wam też, że rozmaryn nie tylko komponuje się dobrze z mięsem, ale także komponuje się idealnie z pieczarkami. Tutaj mamy piękne połączenie. Mamy rozmaryn, czosnek, pieczarki. To z tego będzie naprawdę piękne danie. Moje pieczarki są już podsmażone. Mają taki fajny kolor, który przejdzie do naszego tutaj, do naszej wołowiny. Piękna sprawa. Wrzucamy je tutaj. O. No i teraz odpalamy gaz, podkręcamy go, bo musimy to sobie to wszystko zagotować. No i dusić przez około 2 godziny. Ja jeszcze dodam sobie trochę papryki słodkiej, bo papryka słodka to jest taki naturalny barwnik. Dwie łyżeczki. Zobaczycie później, jaki to będzie miał kolor. Nie zostanie nam tylko kolor z wina, zostanie nam też kolor właśnie z tej papryki. O, już jest ciemniejszy, fajniejszy, bardziej taki, taki bardziej apetyczny. I tutaj mam jeszcze pół litra własnego rosołku, takiego z pieczonych kości. Upiekłem kości z kurczaka, cały korpus i na tym zrobiłem sobie ten rosołek. Wlewam to wszystko tutaj. I teraz tylko czekamy spokojnie, 2 godzinki, niech nasza wołowina będzie mięciutka. Jeszcze doprawimy i wszystko jest gotowe. Teraz jeszcze Wam pokażę, jak zrobić taką ciekawą dekorację z pietruszki. Musimy sobie wziąć korzeń pietruszki i obieramy go. Wiadomo, obiereki nam nie będą potrzebne. Ale, o, tak więc to idzie do śmieci. Ale tutaj to nam będzie potrzebne. Smażymy to na głębokim oleju. I powstaną nam takie chipsy, chrupiące chipsy, które właśnie do tego sosu idealnie się komponują. Im cieńsze, tym lepsze. Do naszej wołowiny, kiedy jest już prawie miękka, dodamy cały słoik cebulki perłowej. Ona nie tylko doda nam takiego eleganckiego wyglądu, ale też taki lekko kwaskowaty smak. O! Musimy sobie ją wypłukać tylko jedynie. Dobra. I wrzucamy wszystko. Popatrzcie, do naszej wołowiny. Mieszamy. Popatrzcie, jak ona naprawdę świetnie się komponuje. Jak ładnie, elegancko wygląda w tym naszym sosie. Pogotujemy jeszcze z 15 minut i jest gotowe. Pietruszkę wrzucamy na gorący olej. Temperatura około 180 stopni. I smażymy. To jest szybkie smażenie. Jak ona zacznie nabierać koloru, to ją wyciągamy. Mieć taki złocisty kolor, wtedy będzie chrupiące. Dokładnie teraz wyciągamy, jest gotowa. Jest jeszcze gorąca, więc możemy sobie uformować fajnie, póki jest ciepła, bo za chwilę będzie chrupiąca. O, i takie coś podajemy na danie. Na samym końcu dodamy trochę pietruszki do tego, żeby tak ożywić kolorami, tak? O, pięknie, to jest coś, na co czekałem naprawdę długo, długo, długo. I najlepiej właśnie podawać to w ten sposób. Popatrzcie, jaki fajny kolor, jaki kolor ma ten sos. Papryka tutaj dużo zrobiła. O. Tyle powinno nam wystarczyć, może trochę więcej. Cebulka też się prezentuje fantastycznie. No i co? I na samą górę kładziemy te chipsy z pietruszki. I popatrzcie, jakie to jest eleganckie danie. To jest danie... Wiecie, jak przyjdzie dziewczyna i chcecie zrobić na niej wrażenie, albo przyjdzie chłopak i też chcecie mu coś ugotować, to ugotujcie właśnie coś takiego.
bo jak podacie coś takiego, to wygląda dobrze i smakuje naprawdę idealnie. A ponadto nie tylko z wołowiny możecie zrobić sobie taki sosik, takie danie. Możecie też użyć do tego dziczyznę. Z dziczyzny idealnie smakuje. Mięso jest bardzo kruche, a sos jest taki bogaty w to wino. Naprawdę polecam. Dziękuję bardzo, życzę smacznego i po więcej takich dań zapraszam na Facebooka, stronę Kocham Gotować. Do zobaczenia. Ja idę jeść. Pyszna sprawa.